Kasi, strony Prosołt, a to jest kolejny odcinek z Dishonored, The Knife of Dunwall DLC. I słuchajcie, tak jak ostatnio pamiętacie, weszliśmy sobie tutaj do tej rzeźni Rothwilda. I o właśnie, chciałem sprawdzić, czy mogę chodzić po linie, ale jak widać nie mogę. Kościany amulet. Twój poziom adrenaliny opada nieco wolniej. No wezmę to, bo... Co mam innego wziąć, nie? Luka. Zabraliśmy to kilku śpiącym rewidentom. Jak następnym razem trzeba będzie pokroić sierwo wieloryba, spróbuj najpierw umieścić te ustrojstwa głęboko w cielsku. To powinno naprawdę pięknie skruszyć mięso, a nawet jeśli tak się nie stanie, tak będzie zabawa. Tylko uważaj, żebyś nie wysadził siebie. By the way, to otworzyłbym se... A nie, nie mogę se otworzyć tych drzwi. No tak, oczywiście. Chuj mi w dupę. Natural philosopher. He ain't here now. Comes down some nights to study the whales, where the oil comes from. Why does he have to go taking everything apart? The whales are the mystery of our time. Are you joking? We've got the arc pylons now. We've got walls of light. We'll have the plague cured in no time. I miss the old days. That cursed bastard Corvo changed everything. Ale lagi, nie. Ja pierdolę, ale lagi mam. Nie wiem z jakiej racji w ogóle. Ale to jest fajne, że mogę sobie tak... Ale to... Że mi tak laguje, to już nie jest fajne. Nie no, to jest okropieństwo, nie?
biuro kierownika. No to zaraz obok jest. No, 22 metry. No to jest zamknięte. Boże, ile tutaj jest run tego wszystkiego. No ja pierdolę. Nie nadążam. Jezu, podczas live'owania nawet mi tak nie lagowało. O, tu jest. Silne ręce. Przyduszenie jest szybsze. Pierdalaj, nie chcę to. Boże. Amulety marzeń, nie? Obsługa piły rzeźniczej. To na pewno odmieni wasze życie, jak to sobie przeczytacie. O, i zmieniło. Rzeźnicy wielorybników używają potężnych pił, które tną mięso na plasterki w ciągu sekund. Wystrzeliwują też pociski do przebijania się przez trudno dostępne części wielorybów. Rzeźnicy posługują się tym sprzętem niezwykle sprawnie. To i także ten jeden typ mnie nie zabił na hita, nie? Mógł. Dobra. Jezu, stary podduszanie. Znaczy stary. Lepsze, po prostu. Dobra, jakie moce mogę wziąć? Mam przywołanie. O! Co więcej zrobię? O! Jest audiograf. Są też dobroci, które oj trzeba zbierać. Kurde, ile tu tych drutów miedzianych jest pochowanych. Kupuś. Nie no, za słabe mam to mignięcie. Tego nie chciałem robić. Czekajcie. Mignięcie, o właśnie. Ile potrzebuję? 4 runy. Ja nie wytrzymam tyle. Zdążę skończyć to DLC, zanim ja to zdobędę. Tam jest pewnie ten kwas. Ale chyba nie mogę do niego wpaść. Zrobili zabezpieczenie dla idiotów. Czyli dla mnie. Nie wiem, za co się najpierw zabrać, nie? Co chwilę.
wielu typów widzę, nie? Też się boję. Troszeczkę. No i ten jeszcze wraca. Mina elektryczna. Aha, dobra, ten se poszedł. Get a promotion. Did you get us? Okay. Było w głównej grze. Typ się ociepla. Okej, straciłem kolejny pył duszący. Nie, no tutaj nie możemy omijać nic, nie? Im więcej ulepszeń, tym lepiej, nie? O to mi chodzi. Negocjacje z Ames. Czyli to jest to imię, które dostał Daud na początku, nie? Pański wierny sługa G. Panie Rothwild, krzesło do przesłuchania jest ustawione w magazynie na mięso i w pełni zasilone. Przeprowadziliśmy kilka prób na paru najbardziej problematycznych robotnikach, bardzo szybko wyrzucając z siebie wszystkie swoje sekrety. Wygląda na to, że szybko umierają po mniej więcej 4 włączeniach. Krzesło czeka na pana i może je pan wykorzystać, do czego tylko pan zapragnie. What a sad song the old behemoth sings. It looks right at me when I sit here to have my nightcap. Fly next to you, but I'm your master, ain't I? Killed 100 of your kind, and I'll kill 1,000 more before I'm done. Drain you, then feed you to my butchers. The mournful cries of the whales don't touch that lot. No, sir. They don't have hearts, I think. But by the outsider, I think I still have a small one. Shriveled and blackened as it may be. Yes. Sing me a lullaby while I have another drink. Sing. Der Hans dies. O, strzał posypiający nareszcie. On a thousand faces, and he's another one.
Wielorb może ich ostrzec? O kurwa mać. Elo. O kurwa. Mordę dostałeś! What? Aha. Dobra, chyba zabiję na razie tylko jedną osobę. Gdzie on ma ten? A, dobra. Wystarczyło go przeszukać. Tajemniczy obiekt. Nie, nie chcę tego przywołania. Anton, ta rzecz została znaleziona w brzuchu zdobywczy numer 184, kiedy ją przetwarzaliśmy. Widziałem mnóstwo dziwnych rzeczy w bebechach wieloryba, ale nigdy czegoś takiego. Pewnie został pożarte w głębinach i myślę, że siedziało tam naprawdę długo. Nie pytaj mnie, skąd to wiem. Jeśli masz jakieś pojęcie, czym to może być, proszę, byś mnie poinformował. Jedna z tych rzeczy została odkryta w miesiącu wiatru, ale od tego czasu nie widziałem jej ani człowieka, który ją znalazł. Boże, jak on się na mnie patrzy. Mogę na niego wejść? O Jezu, on tu nie ma oka. Śmiertelne porażenie wieloryba. Aha. Podłącz zbiorniki z tranem do systemu elektrycznego. Zakończ cierpienia wieloryba. Aha. Dobra. Widzę, że tutaj są nawet pełne zbiorniki z tranem. Nie mało tutaj tych rzeźników było i ogólnie wrogów. Na przykład jak było z tym Lordem Regentem, to była po prostu no tragedia. O Jezus. Co? A no tak! Od babuni przecież jeszcze mamy zadanie.
Ej, bo ja chciałem właśnie skończyć to w tym odcinku. Chyba mi się nie uda. Ała. No chyba mi się nie uda. Na co mam iść do biura Rothwilda? Audiograf. How long? How much does he know by now? Ramsey? No, this is about the workers. Zaraz sobie to weźmiemy. Don't bother. That might be worth checking out. What? Stop playing and come out at once. Oh, I'll find. Oh no! I hear you, bastard. No, jak będzie mi tak dalej zacinać, to chyba nie pogramy zbyt długo, wiecie? A. Hello? Is anyone there? Przepytaj Abigail Ames. Well, Dowd, what do you want with me? I'm not here for you. I'm here to learn about a ship called the Delilah. Did the Lord Regent send you? That old fool, Hiram Burrows. I know all about the Delilah. All of it. And I can give you exactly what you want. Please do. Not so fast. I need something from you in exchange. That's what I thought. What? We're both professionals, Mr. Dowd. I was hired to get these gutless workers striking, which I did very nicely, and then destroy the slaughterhouse itself. That's where I got caught. Uh-huh. And that's where I need your help. How? The whale oil in those tanks out there is enough to destroy this entire place. The important industrial bits, especially. Just open all the valves at once to let the oil start flowing. The pressure will go out of control and... boom. What about the people inside? Growing a conscience? The factory workers are already out. My boss will hire them on, in better conditions than they'd ever see here. Not the butchers, though. They can die screaming for all I care. Don't try and con me. Wouldn't dream of it. Here's the key. Don't get caught. You take care of the slaughterhouse, and I'll tell you everything I know about the Delilah. You know... I could put you in Rothwild's interrogation chair myself. Why should I bargain with you? Because it's a long and messy solution. And I'm gambling you're not the kind of man who likes that. Make a deal with me, and I can tell you what you want and pay you for your trouble. I'll consider it. Boże, ile mam celów. The Empress should have hired you to protect her. We'd be living in a different world now. 5 urazów w ciągu jednego tygodnia, w tym 2 ze skutkiem śmiertelnym. No to nie, to już chyba nie uraz, jak ze skutkiem śmiertelnym. Idioto. Loż już mam 10? A do many mam tylko 2, super. Manifest ładunkowy. Właśnie miałem wziąć audiograf, żeby nie zapomniał o nim. Fleet report for the month of Nets. The Dauntless sailed north 10 days to no result. Word is she restocked in Driscoll to pursue a large pod east of Morley. The Delilah is coming back fully loaded. No reports of lights or singing. Another sign that Barristers lost it.
The Huntress is in dry dock after a nighttime ramming off Pandisia. Engineers looked at the damage. They say it wasn't a whale. If it was, it was a very odd-looking one. Rothwild. Miejsce przesłuchań. Ale czekajcie. Opcjonalnie to jest. Czyli pewnie non-letal. Czyli, że wiecie, bez zabijania. Chcę też poznać kod do jego sejfu, tak by the way. Niemiły. Who is Delilah? Ha! Think I'll give up a friend at the first tickle? Friend? That's the kind of thing I pay your sister for down at the Golden Cat. We'll feed you through your own factory. See if we can get oil out of your blubber. You know your work, I'll give you that. We can dump this out, like businessmen. Why did you name it Delilah? What do you care? And it wasn't me. The previous owner named it after some sweetheart of his painting. Piss off! No, za czwartym razem typie możesz umrzeć, ale widzę, że ty nie jesteś zmęczony ani nic. Kuźwa, to są jeszcze przeciwnicy. A ja tu przesłuchuję ich szefa. No jest zamknięte. Ale co z tego, jak ja mogę tutaj przejść? Co do those idiots want anyway? Well, they think they don't get treated fairly. Because they can get fired for refusing to do dangerous work. What? What dangerous work? We're the ones that do the dirty stuff around here. Maybe we need to be organizing, huh? Hey, that's not funny. You say that again, even as a joke, and you're whale meat. Yeah, sure. I'm just saying. Stop listening in on that Abigail name. Yeah. Tricky guy. She'll corrupt you. No, no. My head's clear. I know what side my bread's buttered on. I'll be glad when we get the order to get rid of her. It's only a matter of time. Patrzcie, czasami trzeba podnosić, żeby to zadziałało. Pierdziele, co to było? On się tak obracał jak debil, no. Ja tu mogłem w sumie właśnie łatwiej wejść. No to nie wiedziałem.
były te ciała jeszcze. Built that ship for her and a lot more. Gave her half his fortune. Then he got scared. Came to me afraid. A man like that, afraid. He wanted to dump the ship and I needed a business partner, so we made a deal. Meant to change the name. Wish I'd done it. I hope that was satisfying. Here's the room key. When you're ready to go. Sir. Mm-hmm. Earlier I spotted crates bound for the most remote corner of the Empire. Might be worth stuffing him in one, just to tie things off. He doesn't seem the type to forgive, of course. Why go through all the trouble, when a blade to the neck would accomplish the same thing? Płaczące oko. Nie wiem, co tam jeszcze było. Kurde, myślałem, że to wyżej jest. Nie, no to jest przekozackie. Mogę sobie tak wziąć i jeszcze się gdzieś tepnąć. Pa, pa! Cel unieszkodliwiony. Bandry Rothwild. Ale... ja nie wiem, jaki jest kod do sejfu tutaj. I to jest problem. To jest w ogóle ten trud miedziany. Zapomniałem o nim. What the fuck? I dobra, ja nie wiem. A, chyba oni się obudzili. A nie. Tam leży jakiś typ. Może coś w notkach, no. Mhm.
5-1-2? Nie wiem. Zobaczmy. Będzie tak z dupy wzięta, ale zobaczmy. LOL! LOL! Dobra. Co to jest? Duchowa pula. Regenerujesz manę nieco szybciej. To też jest niby spoko, ale... Nudne. Dobra. To w sumie trzeba tylko spierdalać. Ja pierdzielę, nie mam gdzie uciec. Oh, he could be jumps if you come out. Pinky promise. I ain't stupid. I know you're here. Come on out. We let him get away. I hate skimmers like you. Always sneaking and snooping. Quit hiding. I'll find you eventually. You ain't leaving this place alive. Kurde, tego to bym ogłuszył w sumie. Oh, he could be chums if you come out. Pinky promise. Okej, nie wiem co się dzieje, idę stąd po prostu. Jebać to. Jeśli czegoś nie wziąłem na ten przepis babuni, bo tutaj chyba runę dostanę z tego co pamiętam z tej notatki. Attention. Under plague conditions, failure to report for work at industries deemed vital to state interests has been declared treasonous by the Lord Regent. Boże, to oko jest takie wielkie. Ale czekajcie, to coś jeszcze trzeba było. Czekajcie. Przepis do babuni. Płaczka? Aha. Czyli muszę płaczka, jakieś ciało płaczka ogarnąć. Nie, to raczej nie są płaczki. O cholera. Od regenta skurwysyny przeszły. Tell me about the blood rituals you performed there. Where did you learn such a profane practice? Dobra, sprawdźmy ten gaz duszący. No poison tooth this time. Chociaż nie, czekajcie. Zapiszę sobie. You're going to stay and chat. Be restless. Reveal yourself. We know you're here. Nie myślicie, że chodzi o to ciało? Give yourself up. Come out.
We both know you're weak at heart. Rouse yourself. Wake up! Die, you! Where are you? To są zwłoki płaczka. Hey. Hear me? Oh, I'll find you. Give yourself up. Come out. We both know you're weak at heart. Czekajcie, nie chcę jeszcze do tego Billiego. Let my hands not be restless. Reveal yourself. Abigail Ames is considered an enemy of the state and will be punished. Do not waste your loyalty on her. Okej. Okay. 6 na 6 run. I to była ostatnia znajdźka w pierwszym rozdziale tego DLC. I ja sobie ją zostawię. This is a reminder that bargaining in any industry deemed vital to the state is a capital offense. These include... Thank you. Let's go. I'm worried they went for the hounds. And selected legal and clerical specializations. Consult City Barrister for clarification and enforcement. Squad after what happened last night? Indeed, I believe so. I'm still trying to figure out why you let the Empress's bodyguard go. And now Rothwild's snug in a box. What's got into you? Barrister Timsh lives up in the legal district. I know it pretty well. From what I hear, the Timsh family is practically at war with itself. Talk to his niece Tali if you can. I should probably tag along when you go. Crazy rich people are buying up a lot of that Sokolov security technology these days. Keeps the weepers and looters out. I might be useful. Mhm. Nie, wyjdziemy. Bo tam zapis w sumie robiłem, więc nie ma sensu tutaj. Let's go. Let's go. Ile monet? Ja pierdolę, jakim cudem ja tyle monet ominąłem? Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Wyjebało mi error w grze podczas tego ładowania. Nie wiem dlaczego, ale wyjebało. Prawo do wywłaszczania. Delilah malowała kiedyś portrety dla radcy Arnolda Timsha, skorumpowanego arystokraty, który wykorzystuje swoją władzę do eksmitowania rodzin z domów i przejmowania ich majątku na rzecz lorda regenta w oparciu o pomówienia o zarazę. Bratanica radcy Timsha, Talia, nienawidzi go. Obiecała ci pomoc w odnalezieniu Delaili i w zamian za przysługę. Spotkaj się z Talią, aby ustalić, co ona wie. As a young girl, Delilah was a baker's apprentice in Dunwall Tower. Years later, a painter in Sokolov Circle. Barrister Arnold Timsh paid her to paint portraits. Him, I knew. A nobleman, born rich. And now he was making a second fortune, seizing the assets of plague victims for the Lord Regent. But Barrister Timsh was also fighting a private war with his own niece. Something to do with the family fortune. Lurk was probably right. We needed to speak with the niece first. Her feud with the old barrister was something we could use. I got a message to the barrister's niece. And she claimed to know things about Delilah that no one else did. But the knowledge would have a price. I wasn't surprised.
went to meet her. Czasem nowe ulepszenia. Dobra, ale słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, czyli do zobaczenia w następnym odcinku z Dishonored: The Knife of Dunwall.